gdzie ja jestem. To Dolina Chino. 30 srebrników. Życie mojego pana. Tyle było warte. Za 30 srebrników. Ale to miało być inaczej. On miał okazać swoją boskość. Ja straciłem, a mnie oszukali. Zabrali go! Kogo? Jezusa! Jak to się stało? Jedliśmy paschę, normalnie. On był smutny. Od paru dni chodził smutny. Mówił nam, że odejdzie i niedługo wróci, żebyśmy nie zostali samotni jak sieroty. Po kolacji chciał obmyć nam stopy. Nie zgodziliśmy się. On powiedział, że tak trzeba. Potem przyszedł Judasz i zgraja złoczyńców. Zabrali go. Musimy iść powiedzieć kobietom jego matce! Maryjo! Zabrano naszego pana! Jak to? Gdzie jest Jezus? Upiła ta locha. Prędko, proszę, biegnijmy! Zdradziłem go, zaparłem się go, jego, który tak kochał, taki byłem pewny siebie. Oburzałem się na Judasza, który zdradził. A teraz ja sam. O Panie mój, błagam Cię, czyń co masz czynić. Według swojej wielkiej mocy, Ty, któryś przebaczył naszym ojcom, gdy buntowali się przeciw Twojemu słowu. Nie płacz. I gniewałeś się na nich, lecz ich nie zniszczyłeś. Tak bywa. Z powodu Twojej miłości do nich niż miłość. I Twojego przymierza z nimi. Tak bywa. Oszczędziłeś ich. Zmiłuj się nade mną grzesznym. Za pieniądze zrobię wszystko. Piłat, słyszycie, co on mówi? Że nie bierze odpowiedzialności za krew? Co on mówi? On skazał go na biczowanie. Kang. On stronę obiskuł od Jezu.
wytrwać! Spipe mentra magna! Quattro! Cinque! Otto! Nie opuszczaj mnie, gdy ogarnia mnie trwoga. Otoczyło mnie stado, osaczyły mnie bawoły Baszanu. Rozwierają nade mną swą paszczę. Wstąpili go jak stado psów! Wstąpili go jak zgraja złoczyńców! Ludzie! Ludzie, przecież wam tak dobrze czyni! Dlaczego to robicie? Nadstawił swe plecy tym, którzy go biją. Jestem jak woda, która wycieka. Rozprzęgły się wszystkie na kość. Serce moje jak wosk. Thank you.
ciebie i mnie. Na krzyże ramiona rozpięty był on, Pani Król. Człowiekiem się stał i jak człowiek skonał, z miłością zniósł strach i ból. Każdy grzech na krzyżu spłacił swoją krwią. Bo płaczcie i nad synami waszymi. Synu! Synu! Nie bijcie! Weronika, co ona robi? Otarła twarz Jezusowi. Ludzie, co się z wami stało? Przecież wam dobrze czyni. Bądź błogosławiony Boże w tym człowieku, co osłonił nagość naszego Pana. To Jonadab, syn brata mego Józefa. Wykonało się. Jezu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Panie, nie wierzę, że Ty wisisz tu, na tym krzyżu. Zaraz, za chwilę wyjmę Twe gwoździe.
Śpieszmy się, bo zaraz Pascha. Podajcie oleje i wonne zioła. Gdzie jest woda? Janie, podaj wodę. Jezu. Mój synu. Boże, ofiaruję Ci ciało i krew syna mojego na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Się stał. Spójrzcie. Jezu. Jezu mój. Oblicze Pana naszego. Jezu mój. Jezu mój, gdzie jesteś? Gdzie ci wszyscy? Gdzie ci wszyscy? Gdzie ci wszyscy, którzy tak krzyczeli? Jezu, gdzie jesteś? Widziałam tysiące odrażających postaci. Biły się w tłumie, wchodziły im do ust małe węże, ropuchy, żaby, robactwo. Widziałaś ich? Ja też ich widziałam. Myślałam, że to o mamy. Targany po zagłos, wylewam. Wyrywali mu włosy. I wypili mu oko. A ten Szymon z Cyreny. Twoje jego oczy. Pomógł twojemu synowi. On jedyny odważył się wziąć na swoje plecy krzyż. Wszyscy się bali, a on się nie bał. Jedynie on się odważył. Nie tylko on. Bodyzma, który wisiał obok niego. Mówił do tego drugiego, nie szydź z niego, bądź dobry dla niego. Jezus na niego spojrzał i powiedział,
jeszcze dzisiaj będziesz w domu mojego ojca. Pamiętam to. Prosił pana, aby zabrał go do domu ojca. Choć tak bardzo zawinił i tak bardzo zgrzeszył. Pan powiedział, że wtedy, kiedy znajdzie się w domu ojca, nie zapomni o nim. Nie widziałam, żeby kogoś tak męczyli jak naszego pana. Mario, Weronika. Jezus, Jezu. Byłam na drodze. Widziałam go. Widziałam naszego pana. Szybko otarł mu twarz. Jak wróciłam do domu, to o nim miałam i zemdlałam. I później przyszłam do was. Zostań. Rzucali we mnie kamienie. Jedynie on stanął w mojej obronie. Odeszłam od mojego męża. Oddałam mu jego zakład. Czy mogę zostać z wami? Zostań, proszę. Dziękuję.
Paschę na cześć Pan. Obdarzył językiem wymownym, bym umiał strudzonemu przyjść z pomocą. Przez słowo krzypiące, każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Oto Pan mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy. Wybrany mój, który mam upodobanie, sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. Któż uwierzy temu, cośmy uczynili? Na kimże się ramię Pańskie objawiło. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi: Tyś sługą moim, Izrael. W Tobie się rozsławię. Thank you.
ziemi serca. Proszę Cię. We mnie Twa miłość. Niech stanę się dla Ciebie poprzestań. Ukryj mnie w Twoim sercu. Pozwól mi, Panie, być z Tobą. Spraw, żebym znikł. Otul mnie. Mario, czy mogę wejść? Tak. Witaj. Klaudia, dlaczego nam pomagasz? Dlaczego wam pomagam? Ty mnie pytasz, dlaczego wam pomagam? Matko, człowieka, którego widzę w swoich snach każdej nocy, ty mnie pytasz, czemu wam pomagam? Znam cię. W moich snach, każdej nocy, przeróżne obrazy przemykały przez moją głowę. Morze, uciekający lód, pustynia. Co noc powracały do mnie jakieś sny. Wiem, że to związane jest z tobą i z twoim synem. Aż do pewnego dnia nad ranem usłyszałam wrzaski. Wybiegłam i słyszę. Winny ukrzyżować go, zabić go! I pośród tłumu stał on, cały we krwi i te jego oczy pełne miłości, które patrzyły na lud. Wiedziałam, że stanie się coś złego. Wróciłam do mojego męża i prosiłam, błagałam, żeby nie robił mu krzywdy, żeby go nie karał, żeby go nie skazywał, ale obiecał mi i niestety nie spełnił tego życzenia. Może bym mu wybaczyła, gdyby nie szydził tak z Herodem z niego. Tego nie mogę mu wybaczyć. Odeszłam od niego. Oddałam mu wszystko, cały jego zakład. Proszę cię, czy mogę zostać z wami? Mario, a jak Józef, twój mąż, przyjął wieść o tym, że stałaś się brzemienną? Jak zareagował na to? On kochał mnie najpiękniejszą miłością, która niczego nie żąda. Wyrzekł się, ale czy mógł przewidzieć, że zajmie ktoś inny jego miejsce?
zażądano od niego większego wyrzeczenia niż to, które jest. Pamiętam, kiedy odkryłam w jego oczach tajemnicę, że pozostał tylko człowiekiem. I nigdy nie zapragnął, byś była mu naprawdę żoną? Och nie. On umiał zamilknąć. Przecież pozostaliśmy tylko zwykłymi ludźmi. Królestwo rośnie powoli, niedostrzegalnie, w takich jak my. Im trudniej, tym bujniej wyrasta. W Józefie wyrosło jak krzew gorczycy, który sięga drzew. Kiedy umarł? Pewnie się zwierzał się z tego, co czuł. Po co miał o tym mówić? Przed śmiercią, pamiętam, przywołał mnie do siebie. Królestwo w ogóle nie potrzeba słów. On przywołał mnie do siebie i powiedział: Miriam, nie zdążyłem nauczyć jego robienia kół, ani dobrze i niepewnie włada heblem. Będziesz musiała sama zapracować. To była jego ostatnia troska, z którą umarł. Umarli, powstali z grobów. Ludzie chowają się po kątach i biją się w piersi. Rozerwała się zasłona przybytku. Na ziemi całe mnóstwo nieżywych ptaków. Wypełniło się. Wystarczy nam olejków? Tak. Dobrzy ludzie nam podarowali wszystkie zapasy, jakie mieli. Ktoś odsunął kamień. Gdzie ma naszego pana?
gdzie są żołnierze? Gdzie jest ciało? Nie ma naszego Pana. Dlaczego szukacie żywego wśród zmarłych? Nie ma go tutaj. Zmartwych wstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Idziemy do Piotra. Idziemy do Piotra. Chciałbym powiedzieć... Czy ktoś widział ciało mojego Pana? Matko! Joshua! Czy ktoś widział ciało mojego Pana? On tutaj był. Może ty widziałeś ciało mojego Pana? Niewiasto! Czemu płaczesz? Wy zabrali ciało. Tutaj leżało ciało mojego Pana. Ktoś je zabrał. Nie ma go. Mario. To ty. Pani. Nie zatrzymuj mnie. Idę teraz do domu ojca. Ale idź i powiedz wszystkim, ja żyję. Nie ma go. Dlaczego szukacie Pana wśród zmarłych? Chrystus nie ma go tutaj. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Dobrze. Dobrze, że jesteście przy mnie. Pokój wam, nie lękajcie się. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan okazał swą moc. Krzyż to jest brama przyszedł, aby nas zbawić. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Pan okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejść. Zbliżmy się do...